Jesteśmy w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 54 w salonie muzycznym Guitar Center. Specjalizujemy się w gitarach, sprzedajemy też inne instrumenty muzyczne, natomiast gitary, zwłaszcza gitary elektryczne, to jest lwia część naszego asortymentu. W internecie ważna jest powtarzalność, ważna jest regularność, ale też rzetelność, szczerość. Jak mi się wydaje. To jest dużo ciężkiej pracy, fenomenalnego, oddanego sprawie zespołu. Tak to przebiega. No, żaden sukces nie odbywa się bez włożonego nakładu pracy. I to jest nasza recepta na ten sukces. Bycie rzetelnym, zawsze frontem do klienta, zawsze wszystko uczciwie. No i tej pracy naprawdę jest bardzo dużo. Chłopaków jest stosunkowo niewiele. Ta potęga w internecie składa się z garstki osób tak naprawdę, które robią to po prostu bardzo, bardzo dobrze. Generalnie to nie jest pytanie do mnie, dlatego że ja jestem wyspecjalizowany w sprzedaży stacjonarnej i w obsłudze klienta face to face. Ja zawsze jestem zwolennikiem bardzo personalnego stosunku. Może mi się tylko wydawać, że w internecie również takie podejście może się sprawdzać. Czyli personalizacja rozwiązań, bycie otwartym na potrzeby klientów, rozumienie ich. Nie ukrywam, że sukces w internecie również na pewno odbywa się przez szeroki dostęp asortymentu, z czego Guitar Center od zawsze słynęło i słynie. Mamy dużo towaru, mamy w czym wybierać i mamy specjalistów, którzy wiedzą, w jaki sposób odpowiedzieć na zapotrzebowanie klienta. A jeżeli klient nie potrafi tego sam wyrazić, to wiemy, jakie pytania zadać. To zależy od człowieka. Niektórym zależy, żeby zobaczyć tę gitarę, dlatego muszą tu przyjść, muszą dotknąć, zobaczyć, czy nie ma żadnych uszczerbków, czy jest dobrze wykonana i muszą po prostu ją poczuć. Niektórzy w ogóle ich to nie obchodzi. Niektórzy zaś przychodzą i dotykają gitary i sprawdzają, czy im się podoba, tylko po to, żeby zamówić z internetu. O to tak się jednoznacznie nie da powiedzieć, nie można. Jednak zdecydowana większość, których obsługuję, którym pomagam wybrać gitary dla siebie, jest zainteresowana graniem takim biesiadowym, ogniskowym, czyli dreadnought zazwyczaj, który jest donośny, w którym czuć dużo basu, jak się na niej gra, niekoniecznie jak się słucha. Tak, raczej szukają gitary biesiadnej, przez którą można się przebić wokalem, która będzie satysfakcjonująco wibrowała. Tylko niektórzy przychodzą, jacyś jazzmeni, którzy szukają konkretnego pasma, w którym będą się poruszać. Czasami ktoś przychodzi, właśnie mówi, potrzebuje gitarę z mahoniu, z orzechem na podstrudnicy, cokolwiek, a potem okazuje się, że to jest zupełnie inne drewno. On nawet nie miał pojęcia, że to jest inne drewno, ale to jest to, czyli poniekąd rozmowa o tym, z czego to jest zrobione, to jest jedno, rozmowa, czym to jest tak naprawdę, to jest drugie. Ataku niektórych gitar akustycznych, co mnie bardzo satysfakcjonuje, zwłaszcza gdy gra się opuszczkami palców, tak jak na basie. Bardzo dobrze to słychać też głównie, gdy plakuje się struny na wysokości progów jeszcze. Jest pewna specyficzna wartość ataku i takiej jakby kompresji na samym początku, która bardzo mi się podoba. Jest troszkę kontrabasowa i przez to fingerstyle bardzo, bardzo dobrze wybrzmiewa. Nawet w sumie gitary idealnej w ogóle, nie wiem, jak miałbym to opisać, ale po prostu, że bierzesz do rąk i to jest to, jest okej, nie? To w sumie tyle, bo czasami za dużo czasu poświęca się specyfikacjom, a potem nic z tego nie wychodzi. Jedna cecha. Gitara akustyczna musi się dobrze nagrywać. Jeżeli nagrywam instrument, rejestruję go w warunkach studyjnych i po odsłuchu nagrania nie muszę wprowadzać jakiejś znaczącej korekcji, to znaczy, że instrument wykonany jest dobrze i spełnia swoje zadanie. Dla mnie gitary to niestety albo stety są po prostu narzędzia, służące do pięknej, twórczej pracy. Natomiast dużo tutaj zależy od człowieka, dużo tutaj zależy od umiejętności. Ideał gitary akustycznej. Zrównoważony dół, nieprzesadzona góra. Jak mówię, ja zdecydowałem się na Furcha. Takamine również jest bardzo tutaj marką popularną, aczkolwiek
mój wybór był po prostu inny. Bezkonkurencyjność w zasadzie w półce cenowej do 1500 zł. To są fenomenalne gitary na pierwszy krok, jeżeli chodzi o rozpoczęcie drogi gdzieś tam z muzyką. Lubię ich powtarzalność, lubię ich niezawodność, to, że w zasadzie każdy jeden model, każda GD10, którą ściągam z haka, którą daję klientowi, brzmi praktycznie tak samo. Rzadko jestem świadkiem jakiegoś defektu w tych instrumentach. Nie spotkałem się jeszcze ze zwrotem w swojej karierze, żeby ktoś mi taką minę chciał oddać, wymienić na inny model. Co świadczy o prestiżu tej marki, co świadczy o dobrej jakości wykonania tych instrumentów. Mają bardzo dużo modeli w różnych cenach i nie ma tak, że model 71 będzie tak znacznie lepszy od modelu 10, że ktoś, kto kupi model 10, będzie niezadowolony. Jakby wszystkie mają wartość bardzo dużą i po prostu preferencje, które kreują się dopiero po latach grania, można wybierać w tych wyższych modelach i dlatego dla każdego już znajdę taką. Taki vintage'owy charakter, to są nowe gitary, tak naprawdę bierzesz i masz jakieś takie wrażenie, że to jest gitara, która swoje widziała, swoje przeżyła, mają jakiś taki swój specyficzny charakter i lubię je brać do ręki, lubię je sprzedawać. Trzy? Dobra. Przyznaję, że GD11 bez elektroniki bardzo do mnie przemawia, ale to chyba dlatego, że sam grałem na gitarze z tej półki cenowej całe życie i po prostu nauczyłem się jakby z nią komunikować. Do tego ten kształt New Yorker. Bardzo mi się podoba. Jest to coś, czego nigdy nie miałem, a zdecydowanie jestem w stanie znaleźć zastosowanie dla pasma, w których ta gitara się obraca, który mi się odzywa. I wisi tutaj GD20, którą muszę jeszcze zbadać, ale czuję już, że to jest coś wyjątkowego. Wiesz co, GD51, jak się nie mylę? Chociaż to jest różnie. Ogólnie z serii GD, ale to tak naprawdę kwestia egzemplarza, którego weźmie się do ręki, ale myślę, że GD51 taki najbardziej powtarzalny dla mnie, który lubię.